Hej, hej, z tej strony Grzesiek Soczomski. Już jakiś czas temu miałem nagrać w końcu kolejny filmik, ale na bieg Fair Play zapomniałem aparatu i jakoś innej okazji nie było. A dzisiaj się zdarzyło. Tyle biadoliłem o tym sklepie Chibo i o tym, co oni tam mają dla biegaczy, że w końcu sam się oczywiście wybrałem. I nie myliłem się, dzisiaj wprowadzili tą kolekcję do sklepu. I kupiłem to, co teraz wydawało mi się najpotrzebniejsze, a co przy okazji było w fajnej cenie, czyli leginsy na jesień, na zimę. Wygląda to tak, może nie jest to za piękna paczuszka, ale kryje całkiem niezłe spodnie. No. Cóż. Proste leginsy, tym razem w porównaniu do modelów z zeszłego roku mają więcej takich odblaskowych wstawek, które świecą jak cholera, bo widać to było w świetle przymierzalni. Standardowo na dole zameczek, żeby ładnie przyciskać nogę. To jest lekki ściągacz, ale nie uciska tam mocno, więc są bardzo wygodne. A, wydają się bardziej dopasowane niż te, które miałem w zeszłym roku, ale pewnie się trochę jeszcze rozejdą na tyłku. Taką główną różnicą jest to, że zamiast kieszonki z tyłu nad pośladkami mają kieszonkę z boku. Jeszcze nie wiem, na ile to się będzie sprawdzać, pewnie nawet nie zauważę tej różnicy, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. A, o czym jeszcze warto wspomnieć? Rozmiary są dosyć spore. Ja kupiłem sobie M-kę. Pewnie część z Was widziała mnie gdzieś już przy okazji jakiegoś biegu albo na zdjęciach, więc mniej więcej można sobie wyobrazić, jak ta M-ka wygląda. A więc nie szalejcie z tymi rozmiarami, a najlepiej po prostu je mierzcie. No i polecam samemu się przejść, zobaczyć, co tam jeszcze jest. Są na pewno kurtki, z czego te kurtki takie z pomarańczowym wzorkiem okazały się naprawdę bardzo grube, także na zimę będą super, nawet jeżeli pod spodem będziecie mieli na przykład samą koszulkę. Jest mnóstwo tych gadżetów typu rękawiczki. Ja mam ich rękawiczki z zeszłego roku, które do teraz mi służą i są całkiem niezłe. Także polecam przejść rzeczywiście samemu sprawdzić, bo też nie ukrywam, że spore tam tłumy dzisiaj były. Ja byłem akurat w Magnolii, więc część tych rzeczy na pewno będzie schodzić dosyć mocno. Sprawdźcie sami.